Gratulacje Legii Warszawa. Legia jak poczuje krew, to jest bezlitosna. Jak Pantera, nie odpuści do końca. I te 4-0, można powiedzieć, że nas bardzo boli, ale też jest dla nas takim dobrym, dziwnie to brzmi, w cudzysłowie powiem, dobrym doświadczeniem przed kolejnymi meczami. Bo dużo, dużo dowiedzieliśmy się dzisiaj, czy indywidualnie o zawodnikach naszych, jak sobie radzą w danym momencie, czy zespołowo. Natomiast kuriozalnie powiem, szkoda mi pierwszej połowy, bo wydaje mi się, jestem pewny, że w pierwszych dwóch kwadransach byliśmy zespołem, który dobrze operował piłką, chciał stworzyć sytuację, była to ciekawa gra, mogliśmy sobie pozwolić na zdobycie bramki. Szkoda, że to się nie udało, a w zamian otrzymujemy gonga w postaci bramki po rykoszecie i przewracającego się zawodnika, który dotyka piłkę ręką, jest rzut karny. Takie dwie trochę kuriozalne bramki, które otwierają to, co się nazywa swoboda gry i luz. A że jakość ma Legia, to wszyscy wiemy o tym i jeżeli poczuje krew, to tak jak powiedziałem na wstępie, nie odpuszczą do końca. To, co było w drugiej połowie, jest jakby tego konsekwencją. No i strata Gniaticza, który w najważniejszym momencie schodzi z boiska, nasza ważna postać. Niestety jakiś tam uraz mięśnia dwugłowego, dowiemy się co przyniesie przyszły tydzień. Mam nadzieję, że dojdzie do zdrowia na kolejny mecz. No i tyle i szykujemy się z tym doświadczeniem do kolejnych istotnych meczów. Jeszcze w tym roku mamy ich 3, z tego 2 u siebie i tu musimy szukać rozwiązań, aby zdobycz punktowa była wyższa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie trenerze. Zapraszam do zadawania pytań. Prosimy. Dzień dobry panie trenerze. Michał Sierak, Sierra TV. Chciałem się zapytać, czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem takim, że dla Korony Kielce najważniejsze teraz jest zapomnieć o tej porażce i wymazać po prostu ten mecz z pamięci pod tym kątem, żeby no, wrócić do tego, co było wcześniej, bo nie możemy jakby tutaj pewnie rozpamiętywać tego meczu, tego wyniku, a przed Koroną mecz z Arką Gdynia i mega istotne, żeby jakby mieć tą pewność siebie jak w meczu z Rakowem Częstochowa. Ja myślę, że pewność będziemy mieć. Myśmy się dzisiaj mogli pokusić o jakąś niespodziankę. Ta pierwsza połowa dawała na to nadzieję. Jest jak jest na koniec. I tutaj nie do końca się zgodzę, że trzeba jak najszybciej zapomnieć o tym. Nie, właśnie, że trzeba pamiętać wiele elementów, które szwankowały w grze indywidualnej czy w formacjach. To są rzeczy, które trzeba doskonalić i my musimy wykorzystać ten materiał, aby nam pozwolił się rozwinąć i tego typu błędów nie popełniać w kolejnych meczach. Dla nas to jest lekcja, ale faktycznie gdzieś mentalnie trzeba pamiętać o tym, że to się mogło zdarzyć, ale też trzeba brać zapysk kolejnego przeciwnika i nie podlega to dyskusji. No, wyświechtane powiedzonko powiem. Lepiej dostać tu 4 i tak dalej. Znacie państwo. Także no, tak bym do tego podszedł. Ale słuszna uwaga. Po meczu z Rakowem powiedział pan, że po tym meczu dzisiaj z Legią Warszawa być może to jest taki pierwszy czas na podsumowania. Czy jest pan w stanie jakoś już podsumować ten pierwszy jakby tutaj okres? No bo to była taka styczność właśnie z tym rywalem, no z aspiracjami typowo mistrzowskimi, tak? Dokładnie. No chcemy grać tak jak przez pierwsze pół godziny, ale skutecznie i nie chcemy przeżywać tego, co było później. Tylko tyle, cała filozofia. Trochę żartem, no bo przecież nie będziemy tu teraz płakać, bo to była jedna bitwa, nie wojna. Przed nami kolejne i no musimy na bazie tego, co dziś się wydarzyło i poprzednich tygodni, bo nie wolno też o nich zapomnieć, skutecznie przygotować się do najbliższego meczu z Arką Gdynia, tak zwanego meczu o 6 punktów. Ja w tej chwili już się martwię, czy ten będzie zdrowy, jak tam z kartkami, jak to wygląda. To jest dla mnie podsumowanie i na bazie tej wiedzy będziemy się przygotowywać do następnego meczu. Ale myślę, że państwo chcecie o Legii słuchać, więc... To jeszcze ostatnie pytanie o Ogiego Gniaticza. Co z nim się stało? Zgłosił uraz. Zresztą źle to wyglądało od początku meczu. Nie był sobą. Widocznie jakiś tam ból się pojawił. No, zgłosił następnie, że no, gdzieś tam ukłucie w mięśniu dwugłowym, czyli tym z tyłu nogi. To jest taki uraz, który no, może się pogłębić, więc zbyt duże ryzyko stracić tego zawodnika na kolejne mecze. Dlatego zszedł tak szybko. Myślę, że tutaj klasyczne badanie USG wykaże lub wskaże nam drogę leczenia. Mamy fenomenalnych specjalistów w tej sprawie. Mam nadzieję, że chłopaka postawią na nogi i będzie gotowy do gry w przyszłym tygodniu. Znowu wysokie zwycięstwa, ale przede wszystkim ważne 3 punkty. I jak tam pamiętam jeszcze z czasów gry trenera, pana trenera
Kasperczaka, który mówił bardzo często o reakcji zespołu na jakieś niepowodzenie czy porażkę, żeby odpowiednio zareagować, żeby wrócić od razu na właściwą ścieżkę i to było najważniejsze dzisiaj. Aczkolwiek początek meczu bardzo niemrawy i nie taki jakbyśmy sobie tego życzyli, za dużo pozwoliliśmy przeciwnikowi drużynie Korony, która pokazała, że też jest dosyć pewna siebie po trzech meczach bez straconej bramki, 7 punktów. Więc dobrze weszli w ten mecz w odróżnieniu od nas, ale później po bramce Lukiniasza wydaje mi się, że już zdecydowanie mecz pod naszą kontrolą. Dziękuję trenerze i prosimy o pytania. Proszę, panie Piotrze. Dzień dobry, jak jest jutro, tylko o Nowikowasa. Czy to coś poważnego, czy będzie gotowy już na Łęczno? Znaczy, Arwida się poczuł gorzej z samym początkiem meczu. Trudno w tej chwili powiedzieć. Dopiero przejdzie badania i będziemy wiedzieć, czy wszystko jest w porządku. Nie chcieliśmy ryzykować, bo chodziło po prostu o kwestie zdrowotne. O problem z oddychaniem, powiedzmy, uproszczając. Czy są jeszcze pytania? Proszę, panie Zbigniewie. Dzień dobry, Zbigniew Czyżdżyntaria. Panie trenerze, można powiedzieć, że wypunktowaliście Koronę, bo to nie był na pewno najlepszy mecz Legii, ale pewne łatwe zwycięstwo i ważne, że w takich meczach potraficie wygrywać pewnie. Powiedziałem, że początek meczu nie był najlepszy w naszym wykonaniu i z tego jakby jesteśmy świadomi. Z drugiej strony to też jest rywal, który w trzech meczach, tak jak mówiłem, nie stracił bramki w poprzednich trzech meczach, więc ja się nie spodziewałem łatwego meczu i w drugiej połowie na przykład jestem bardzo zadowolony, że wyglądaliśmy bardzo solidnie, dążąc do zdobycia następnych bramek. Mieliśmy sytuację do tego, żeby zdobyć kolejne. Nie pozwoliliśmy Koronie na zbyt wiele, więc dużo pozytywów mimo wszystko z tego meczu. Przed wami mecz pucharowy z Górnikiem Łęczna. Już pan myśli o tym meczu? Tak, teraz już tak. Teraz już tak, bo jakby to jest bardzo szybko, bardzo blisko. Kolejny mecz z rodzaju, w którym nie masz prawa zrobić błędu. Ile w lidze jakby jest następny mecz, jest to maraton, który trzeba wygrywać. Tutaj jakby Puchar Polski, jeden mecz wyjazdowy. Trzeba być od początku do końca maksymalnie skoncentrowany, żeby osiągnąć cel. Będzie pan robił sporo zmian w tym meczu, czy raczej podejdzie do tego tak jak z Widzewem, czyli w najmocniejszym składzie? Znaczy, zobaczymy. Jutro jest trening regeneracyjny dla tych, którzy zagrali. Będzie też wiadomo bardziej, jak każdy z nich się czuje. I wiadomo, że są pewne zmiany, które i tak będą, bo Igor Lepczuk ma kartki. Więc nie wystąpi w pucharze, będzie zmiana w bramce. Na pewno jeszcze nie jedna w porównaniu z tym meczem, ale zobaczymy, jak to będzie. To jest jakby kwestia też tych dwóch dni treningu, które mamy przed sobą. Pan Grzegorz jeszcze zgłaszał się? Grzegorz Nowaczyk, Polskie Radio. Panie trenerze, 3 ostatnie spotkania tutaj w Warszawie, no i wygrana z Wisłą 7-0, z Górnikiem 5-1, dzisiaj 4-0. Co powoduje, że tutaj na Łazienkowskiej jesteście aż tak mocni w porównaniu do tych meczów wyjazdowych? Znaczy, myślę, że jako drużyna po prostu od początku tego sezonu się rozwijamy. Mi się wydaje, że początkowo w te mecze dla nas tutaj też nie wyglądały tak dobrze jak w tej chwili. W końcu zapaliśmy na swoim stadionie taki rytm, jaki chcemy i czujemy się tak pewnie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast początek meczu dzisiaj też pokazał, że to jest bardzo ułatne i jakby to nie jest coś, co jest
dane na zasadzie wyjdź na boisko i wszystko będzie ok, no to po prostu trzeba zapracować w każdym meczu i jeżeli jakby będziemy dalej tego świadomi, to jest szansa też, że na naszym stadionie będziemy wyglądać tak jak wyglądamy. Niekoniecznie muszą pójść za tym wysokie wyniki, bo tak jak mówię, druga połowa strzeliliśmy dopiero w ostatnich sekundach drugą bramkę, a tak naprawdę byłem bardzo zadowolony z tej połowy, pomimo tego, że praktycznie jedną bramkę strzeliliśmy w trakcie tej połowy. Także trzeba dążyć do rozwoju.